Rozłóż wielomian w na czynniki. Wielomian w od x ma postać 5x do potęgi czwartej minus 50x do potęgi trzeciej plus 125x do potęgi drugiej. Także zastanówmy się, jaką liczbę spośród trzech tych wyrażeń możemy wziąć jako wspólny czynnik przed nawias. Tu mamy liczbę 5. Tutaj mamy 50, które możemy rozpisać jako 5 razy 10 a liczbę 125 możemy rozpisać jako 5 razy 25. Czyli na pewno z tych trzech wyrażeń możemy wyciągnąć piątkę przed nawias. No i zobaczmy, tutaj mamy x do 4, tu jest x do trzeciej, tutaj jest x do drugiej, czyli maksymalnie możemy przed nawias wyciągnąć x do potęgi drugiej. Teraz liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez 5x do drugiej, z powrotem musi nam dać 5x do potęgi czwartej, czyli piątka już została wyciągnięta, to tu nam zostanie tylko x do kwadratu. I sprawdzamy. x do kwadratu razy x do kwadratu to jest x do potęgi czwartej, czyli zgadza się. Liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez 5x do potęgi drugiej, musi nam dać minus 50x do potęgi trzeciej. Czyli na pewno znak minus zostanie. 50 możemy rozpisać jako 5 razy 10. Piątka już została wyciągnięta przed nawias, więc zostaje nam tylko 10. No i tu było x do trzeciej, a x do drugiej zostało wyciągnięte, więc w nawiasie zostaje tylko x. I teraz ta liczba, którą tu wpiszemy, pomnożona przez x do drugiej, z powrotem musi dać 125x do drugiej. 125 rozpisaliśmy jako 5 razy 25. Piątka już została wyciągnięta, czyli w nawiasie zostaje 25. Tu będzie ze znakiem plus. No i x do drugiej zostało wyciągnięte już przed nawias, czyli to jest koniec w nawiasie. Teraz w nawiasie mamy wielomian kwadratowy, więc zastanówmy się, czy jeszcze możemy go rozłożyć na czynniki. Dostrzegamy tutaj wzór skróconego mnożenia. Jest to postać a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Sprawdźmy, czy jest to rzeczywiście ten wzór skróconego mnożenia. Oczywiście my potem, jeżeli to jest ten wzór, to zapiszemy go następnie jako a minus b do kwadratu. Skoro a do kwadratu to jest u nas x do kwadratu, to samo a wynosi x. Skoro b do kwadratu to jest u nas 25, to zastanawiamy się, jaka liczba do kwadratu da nam 25? Oczywiście 5, czyli z tego wynika, że b to byłoby u nas 5. I sprawdźmy, czy 2 razy a razy b to rzeczywiście jest 10x, czyli nasze a to był x, nasze b to było 5. Co nam daje 10x, rzeczywiście jest to to wyrażenie, które mamy w nawiasie. Więc wielomian w od x możemy dalej rozpisać. To, co stało przed nawiasem, przepisujemy. A wyrażenie w nawiasie możemy zapisać jako a minus b do kwadratu. Nasze a ustaliliśmy, że to jest x, nasze b to jest 5 i całość do kwadratu. W ten sposób rozłożyliśmy, wielomian w od x na czynniki.